cicha i święta noc, noc Bożego Narodzenia. Nie było dla Niego miejsca w gospodzie. Przyszedł ponad 2000 lat temu na świat w betlejemskiej stajni. Ale przychodzi także i dzisiaj, choćby w Warmontowicach w diecezji opolskiej. W naszej warmontowickiej stajence podczas pierwszego regionalnego spotkania podwórkowych kółek różańcowych w Nowym Roku pokłon Bożej Dziecinie złożył ksiądz biskup Antoni Długosz. Natomiast Madzia Buczek, która zdobywała w tym dniu zaliczenia na studiach, poprzez telefon pozdrowiła nas wszystkich. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieci, które dzisiaj zgromadziły się na regionalnym spotkaniu podwórkowych kół różańcowych dzieci w Warmontowicach, w prawdziwej stodole, w niezwykłym miejscu wspaniałej scenerii. Bardzo mi przykro, że nie mogę być dzisiaj wśród Was, przeżywać radości tego spotkania, pierwszego spotkania w Warmontowicach, ale także pierwszego spotkania w nowym 2012 roku. A więc już na samym początku pragnę życzyć Wam, aby każdy dzień tego nowego roku był dla Was doświadczeniem Bożej obecności, Bożej miłości, aby Pan Bóg nieustannie obdarzał Was potrzebnymi łaskami, radością, pokojem serca, a przede wszystkim, abyście byli odważnymi apostołami Pana Jezusa i Matki Najświętszej, zachęcając wszystkich do codziennego odmawiania Różańca Świętego, także powiększając już istniejące podwórkowe koła różańcowe dzieci i zakładając nowe dla jak największej radości Matki Najświętszej, ponieważ wszyscy pragniemy pomagać jej w ratowaniu świata i w ratowaniu każdego człowieka. Trwamy jeszcze w atmosferze Bożego Narodzenia i z pewnością jest to okazja także do tego, aby po raz kolejny przeżyć Boże Narodzenie. Prosić Pana Jezusa, aby tak naprawdę On nieustannie rodził się w naszych sercach, by przychodził ze swoją miłością, pokojem, radością, by obdarzał nas wszelkimi swoimi łaskami. A my chcemy w darze ofiarować Mu to, co najcenniejsze. Swoje życie, swoje serce i prosić Pana Jezusa, aby nasze serca stały się jak najpiękniejszymi mieszkaniami, żłóbeczkami dla Niego, aby w naszych sercach było Mu jak najlepiej, byśmy pielęgnowali Go swoją miłością, swoją modlitwą, dziecięcym oddaniem, zaufaniem, aby żadne zło nie miało do nas dostępu, abyśmy nigdy przez grzech, nasze nieposłuszeństwo, żadne słabości, aby Jezus nie był przez nas odrzucony
zepchnięty na drugi plan, na dalsze miejsce, ale by był zawsze najważniejszy, by był na pierwszym miejscu w naszym sercu, w naszym życiu, a wtedy wszystko będzie miało swoje właściwe miejsce. Jesteśmy rycerzami Matki Bożej, zatem nie mogło zabraknąć naszej wspólnej modlitwy różańcowej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Długosz. Rysuje krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi do nieba drzwi dla mnie otwarte są. Zatem krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Kochani, co by było, gdybyśmy nie mieli rodziny? Rodzina, jak wspomniałem na początku mszy świętej, jest darem od Pana Boga. A w niej wielką rolę oczywiście odgrywa tatuś, mamusia i babcia i dziadek, których dziś pozdrawiamy, bo mają przecież dzień swojego wielkiego święta. A największym darem w rodzinie jest dziecko. Zapytajcie rodziców, co się działo, kiedy przychodziliście na świat. Tato mało nie oszalał z radości. Babcia i dziadusie dostali migotania przedsionków. A my po wyjściu z mamy daliśmy gębę. Ale kiedy już umieliśmy sikać i jeść, wszyscy się cieszyli, że jesteśmy zdrowymi dziećmi. A potem, kochani, po kąpieli przeciągaliśmy się na wszystkie strony, ziewaliśmy, a mamusia z tatusiem mówili, ale jest podobny do nas, bo mamy połowę z taty i połowę z mamy. A babcia z dziadkiem mówiła, my go bardziej kochamy, tę naszą wnukę, i wnuczkę i wnuka, niż nasze swoje dzieci, tylko nie mogą się o tym dowiedzieć. I dziś, kochani, spotykamy się z takim dzieckiem, na które czekał cały świat i to wiele tysięcy lat, a tym dzieckiem jest Pan Jezus. To właśnie dziś Mu dziękujemy za to, że przyszedł na ziemię, bo co by było, gdyby Pan Jezus nie spotkał się z nami? Tragedia by się stała. Pan Jezus także wybiera rodzinę, by powiedzieć nam, że najważniejszą wspólnotą na świecie jest rodzina. Mamusia Maryja, opiekun święty Józef, a Bóg Ojciec jako tata naszego Pana Jezusa. Przenoszą go do kościoła, by Pan Jezus wszystkim ogłosił przez Symeona, że jest światłem nie tylko dla rodziny żydowskiej, ale dla wszystkich ludzi. Dlatego Symon się cieszy i mówi, dziękuję Panie Boże, że moje oczy mogą widzieć światło świata, które jest zbawieniem każdego człowieka. I Pan Jezus, tak jak my, wiele czasu spędza ze swoją mamą, rozmawia z nią. My też z wszystkimi sprawami przychodzimy do mamusi. Także uczy się zawodu i rozmawia ze swoim opiekunem, świętym Józefem, by on go wprowadzał także w ważne życie dojrzałego mężczyzny. Stąd też dzisiaj dziękujemy Panu Jezusowi za świętą rodzinę i prosimy o to, by i nasze rodziny były świętymi rodzinami, by w nich także rodził się ciągle Pan Jezus. Dlatego też, kochani, dzisiaj złóżcie ładnie ręce. Niech każdy w myśli za mną powtarza, Jezu,
Dziękuję Ci, że przyszedłem w rodzinie. Dziękuję za mamusię, tatusia, babcię, dziadka, moich braci i moje siostry. Pierwszym naszym zobowiązaniem, jakie będzie wyrazem miłości do naszej rodziny, to modlitwa w intencji rodziców i dziadków. Szczególnie dziś wspominamy naszych dziadków, jest tu dużo babci, to im szczególnie, babcią i dziadziusią, złożymy życzenia. Ale chcielibyśmy uczyć się, dziewczynki, szczególnie od naszych mam, aby się w przyszłości były dobrymi mamusiami, kochającymi swoje dzieci. I pamiętajmy o tym, że drugą rodziną, o której nam przypomina dzisiaj Ojciec Święty, jest Kościół. Kościół jest naszą drugą rodzinką, gdzie przeżywamy wspólnotę razem z Panem Jezusem. Chcielibyśmy, kochani, troszczyć się o to, ażeby coś ofiarowywać także naszej rodzinie, rodzinę Kościoła. I tu kilka postanowień. Pierwsze, jak będę miał problemy ze zdrowiem, to nie będę szalał, ale czasem jakieś cierpienie, ból zęba, ból brzucha albo jakieś kłopoty z nosem ofiaruję w intencji mojej rodziny i rodziny Kościoła. Nie będę grymasił w jedzeniu. Nie zawsze rodzice mogą mi dać to, co ja potrzebuję, co lubię. Nie lubię szpinaku, uśmiechnę się, powiem, mamusiu, możesz szpinak codziennie gotować. Kasza mi wychodzi nosem, powiem, mamusiu, ja tę kaszę mogę rano, wieczór, we dnie, w nocy zjadać. Nie lubię mleka, powiem, mama, możesz mi dawać mleko nawet do rosołu. To drugie postanowienie. Wreszcie nie będę miał rok skierowanych do tyłu, ale będę się zabierał za pracę w domu, aby mamusia i tatuś wiedzieli o tym, że ja chcę współpracować z tym, by w rodzinie dobrze się powodziło. No i także mogę pewne kulinarne zadania wykonywać, brać się za gotowanie, chłopaki. Pamiętajcie, że do każdego człowieka najłatwiej trafić przez żołądek. Dlatego umiejcie także współpracować z mamą i babcią, aby uczyć się umiejętności gotowania. Pamiętać szczególnie o tym, że są dni imienin czy urodzin naszych rodziców i dziadków. I dziś w szczególny sposób będziemy chcieli sprawić radość naszym babciom i dziadkom z okazji ich dnia, święta. Babci i dziadusiowie ręce do góry podnoszą, a my im śpiewamy. Życzymy, 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 życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Szczególnie, kochani, kiedy dziadziuś czy babcia będą słabowali, to będę ich żywą laską. Wezmę pod rękę, powiem, babciu, dziadziusiu, kocham Cię bardzo i pomogę Ci we wszystkim. A w szczególny sposób przeżywajmy wspólnotę podczas rodzinnej modlitwy. Zachęćcie mamusię i tatusia, babcię i dziadka, byśmy szczególnie wieczorem krótko razem zbierali się przy krzyżu czy przy świętym obrazku, by modlić się za żywych i zmarłych z naszej rodziny. A kto z Was, kochani, już ma babcię czy dziadziusia, czy kogoś z rodziny na tamtym świecie, ręka do góry? O, to teraz użmy ładnie ręce i polecimy tych, którzy już są w niebie, czy może w czyśćcu, aby przeżywali wspólnotę i zjednoczenie z Panem Bogiem. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista nie daj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I przypomnimy sobie tę prawdę, żeby Pan Jezus zawsze był razem z nami, by nasza rodzina była Kościołem, w którym Jezusowi jest bardzo dobrze. Złóżcie ręce. Panie Jezu, chcemy przeżywać każdego dnia Boże Narodzenie i prosimy Cię, abyś przez nasze dobre słowa i czyny ciągle się rodził w naszej wspólnocie, który żyjesz